Cześć, wiem co myślisz. Dlaczego ten film zaczyna się od wypowiedzi z montażu? Co to ma być? Jest jedna ważna uwaga, którą chcę Ci przekazać już na samym początku. Ten film opisuje skutki rewolucji przemysłowej, która została przeze mnie omówiona w osobnym, trwającym prawie 10 minut, bardzo fajnym materiale. Możesz oglądać go jako osobną całość, ale ja zachęcam Cię do tego, jeśli chcesz mieć pewność, że zrozumiesz co się dzieje przez następne kilka minut, żeby zaraz po nim oglądać sobie właśnie ten materiał. Wtedy będziesz mieć po prostu cały kontekst. To tyle. Miłego seansu. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Wiemy już, czym jest rewolucja i wiemy, jakie są jej przyczyny. No to teraz zastanówmy się, jakie były skutki rewolucji przemysłowej, która zdaniem części naukowców dalej jest wdrażana w niektórych krajach, które do teraz opierają się głównie na produkcji ręcznej, tak? Czyli na manufakturach. Rewolucja przemysłowa to jest zdaniem wielu ekonomistów pierwszy moment, w którym pojawił nam się taki realny rynek. To znaczy, że jeżeli byliśmy właścicielami kapitału w XVIII wieku, to wreszcie nie było tak, że jedyne co możemy z tym kapitałem zrobić, to trzymać go jako na przykład ziemia albo złoto, albo w formie pieniądza i tyle. Tylko pojawiła się masa możliwości inwestycyjnych. Będąc bardzo bogatą osobą w XVIII czy w XIX wieku, mogliśmy zainwestować w fabrykę, mogliśmy zainwestować w jakiś wynalazek, mogliśmy stać się dystrybutorem i skupować jakiś produkt, który tworzyła inna fabryka. Zaczął nam się taki realny przemysł, który dotychczas w niektórych miejscach był bardziej, nazwijmy to, zdrowy, taki właśnie jak kojarzymy go z dzisiaj, a w niektórych miejscach był totalnie zamknięty, zarezerwowany dla bardzo wąskiej grupy, no i przede wszystkim w ogóle nieefektywny. Takim najbardziej widocznym skutkiem społecznym, który widzimy do dziś, był bardzo dynamiczny proces urbanizacji. No tak było. Nie zmyślam. Takie ośrodki jak na przykład Birmingham, Manchester, Liverpool w Wielkiej Brytanii do dziś są właśnie ośrodkami przemysłowymi, ale historia tych dystryktów zaczęła się no właśnie na fali rewolucji przemysłowej, bo te wszystkie fabryki z poczynionymi wielkimi inwestycjami potrzebowały pracowników do obsługi maszyn, do wyładowania towaru, do magazynowania sprzętu. Te wszystkie prace wymagały siły ludzkiej. Tych zadań najczęściej podejmowali się chłopi. Chłopi, którzy wybierali migrację do miast zamiast pracy na wsi ze względów ekonomicznych, albo ze względów takich, że nie mieli innego wyjścia, bo na przykład w procesie tak zwanego grodzenia zostali pozbawieni swojej ziemi, ale o tym opowiadam szerzej w odcinku właśnie o rewolucji agrarnej z kolei. Zapraszam Cię do filmu o rewolucji agrarnej, o którym właśnie powiedziałem w materiale. Serio. Wiem jak to brzmi. Temat nie jest może w top 10 rzeczy, o których się mówi w telewizji, ale to jest naprawdę ważny element historii i ważny element tej układanki, na przykład w kontekście rewolucji przemysłowej. Także zapraszam. Link jest w opisie i już nie przeszkadzam. Jeszcze raz dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Rewolucja przemysłowa to także społecznie, ale też politycznie niesamowity wzrost znaczenia właścicieli kapitału. Osoby, które były wpływowe, ale nie były wysoko urodzone, tylko po prostu nagromadziły pewne środki, od teraz będą mogły te środki mnożyć. Często kosztem pracowników, którzy będą wyzyskiwani na halach produkcyjnych. To jest element tej historii, ale to jest też zupełnie inna historia o tym, jakie warunki panowały w tych pierwszych, ale też późniejszych fabrykach i jak bardzo przemysł i rewolucja przemysłowa skrzywdziła tą klasę nieposiadaczy, tworząc milionową grupę proletariatu. Aczkolwiek niezależnie od tego, osoby, które posiadały kapitał i były w stanie stać się właśnie na przykład z właścicielami fabryki, były zdecydowanie zadowolone z tego procesu i po pierwsze mnożyły swój kapitał, ale po drugie uzależniały od siebie na przykład państwo, dlatego że jeżeli mieliśmy firmę prywatną, która zajmowała się transportem surowców na terenie połowy jakiegoś kraju, no to osoba, która jest właścicielem takiej firmy, no będzie miała sporo do powiedzenia w kontekście na przykład jakiejś rozgrywki politycznej, bo po prostu bardzo wiele od jej usługi zależy. No i takim najdalej idącym, ale moim zdaniem też logicznym skutkiem i następstwem rewolucji przemysłowej było powstanie zupełnie nowych koncepcji ekonomicznych. Zdaniem części współczesnych ekonomistów były to w ogóle pierwsze faktyczne koncepcje ekonomiczne, które opisywały rynek jako taki, czyli właśnie gospodarkę, która rządzi się produkcją, popytem, podażą. Na fali tych inwestycji, tego rozwoju i początku tego takiego prawdziwego sporu pomiędzy państwem i interwencjonizmem na przykład, a gospodarką prywatną, no wreszcie ekonomiści mieli co robić. No i zaczęto się po prostu zastanawiać nad tym, jak te nowe zjawiska ekonomiczne opisywać. W dużym uproszczeniu powstała na przykład teoria klasyczna w ekonomii, liberalizm, którego autorem będzie tutaj przede wszystkim
wszystkim Adam Smith, tak samo laissez-faireism i wiele, wiele innych koncepcji, które albo się zgadzają i nadbudowują te, o których właśnie powiedziałam, albo są ich całkowitym zaprzeczeniem. To wszystko było możliwe dopiero kiedy po prostu nasze stosunki społeczne i relacje po prostu zostały poddane temu procesowi rewolucji przemysłowej. I tak zachęcam, żeby myśleć o rewolucji przemysłowej. Oczywiście to są wynalazki, które dobrze gdzieś tam rozpoznawać, chociaż ja ich podałem w sumie niewiele, ale przede wszystkim jako coś, co wynikało z naszych relacji społecznych i poskutkowało całkowitym przewróceniem tego, jak patrzymy na naszą gospodarkę i co się z nią dzieje i też jak wygląda nasze społeczeństwo. Społeczeństwo, które zaczęło migrować do miast, uczestniczyć aktywnie w produkcji przemysłowej i kumulować kapitał, który dalej był inwestowany. No i co by nie mówić złego czy dobrego o rewolucji przemysłowej, naprawdę ciężko odmówić tym wszystkim wynalazkom udziału w dalszej poprawie naszych warunków życia. Ten temat można zrobić dużo szerzej, ale nie zrobiłem. Dzięki Ci bardzo, jeżeli wytrwałeś lub wytrwałaś do końca tego odcinka. Osoby, które subskrybują kanał, są w stanie zwiększyć swoje dochody, no tak jak właśnie rewolucja przemysłowa zwiększyła dochody PKB dla Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i życzę Ci wspaniałego podwieczorku.